Dzień dobry, wieczór. Jestem ponownie Starki i widzimy się po raz kolejny w Hammerthing i jest to już pierwszy odcinek nagrywany w sumie o ustalonej premierze serii, więc tak, jej, nareszcie. A więc tak, dzisiaj zaczynam też w dosyć nietypowy sposób, bo jesteśmy w księdze Tingów i znalazłem coś bardzo ważnego. Informacje o poziomie cenności wszystkim, więc patrzcie. Twardość, zwiększa obrażenia od przebicia. Odporność, odcięcia. Cenność, zwiększa szybkość. Waga, zmniejsza szybkość. Przynajmniej się tak wydaje, ale na pewno zwiększa odmiażdżenia. A to jest trudność. Więc tak, wiem już co zrobić, jak zrobić, żeby było najlepiej. Co prawda będę pewnie tam często zaglądał? Bo tak, możliwe, żeby potrzebował sobie przypomnieć. Ale mając dostęp do włóczni, możemy przynajmniej zdecydować się już co zrobić. Więc tak. Potrzebujemy do dobrych włóczni najlepiej twardość oraz cenność. Czyli to, co będzie cenniejsze, jest zdecydowanie lepsze. Chociaż twardość też istotna. Cenność 50, twardość 150. A tutaj twardość 50, odporność. Czyli tutaj też ma cięte trochę. Ale dobra, włócznie skupiają się głównie na przebiciu. Dobra, to wytworzymy to tylko. Zanim zacznę jeszcze przerabiać takie materiały, to może warto byłoby się skupić na pozyskaniu czegoś lepszego. A. Ja, ale jak oni mają to wykopać, kiedy tutaj nie ma żadnych plansz, niczego, dobra. Lepiej będzie to póki co anulować. Oczywiście. Zabili to wszystko na odwrót. Bo jakby inaczej. I okej, okay, teraz kiedy już grzecznie to zbudowaliście, to postawcie tutaj z powrotem bloka. I zobaczymy, co z tego wyniknie. I cia. W sumie nie wiem, co jeszcze więcej powiedzieć. No, na pewno już się przygotowałem dużo lepiej pod wieloma względami i w ogóle jak to działa. A tutaj bym powiedział, że może na... A dobra, już się pogubiłem. A powiedzmy, że tutaj będzie można składować. I co bym powiedział? Broń, narzędzia, produkty kamieniołomu. Przemysłowe. Wszystko. Poza medycyną, mięsem. I tak, co tutaj było w ogóle brane? W tej skrzyni ostatecznie niczego nie ma. Chyba tutaj sztabki niech będą. I w sumie tylko sztabki. Tylko inne kwestie to można tu zawsze dostarczyć. To tutaj nie będzie sztabek. Rudy też nie, bo to najlepiej trzymać przy odlewni. Znaczy nie, dobra, mogą być. Mięso, medycyna, żywność też nie. Błyny też nie, uczty też nie. I rośliny, dobra. Czy teraz mamy już wszystko jakoś ogarnięte? Chodnik do gotowania też nie. Wartość intelektualna to akurat może być. Dobra. Zresztą mniejsze, kiedy indziej to wszystko segreguje. No a póki co musimy tutaj zdobyć żelazo. Zaprawę. Dźwigar i sztabki. Zaprawy gdzieś tu chyba można było krawcić, ale gdzie konkretnie to nie pamiętam. Wiem, że było na pewno. I teraz jeszcze przy okazji tutaj jaka kwestia. Może warto było pomyśleć o ciężkich kilofach. Już. Bo gdzie to była opcja w ogóle o kilofach, bo coś. Chciałbym sprawdzić jedną rzecz. Produkcja górnicza. A, nie wiem nawet od czego to zależy, ale okej. Nie. Do widzenia z tym. Wyrzućcie to. I tutaj idealna okazja jest, żeby ogarnąć inne rzeczy. Jest. Tam. I tak na razie zrobimy.
Może nie jest to najlepsze, ale że dobra, wiecie co, nie, nie. Anulujemy to wszystko, zrobić to profesjonalnie kamiennymi schodami. Po prostu czuję, że to jest idealne miejsce na kamienne schody. Nie. Tutaj na razie nie. Najpierw szukajcie te dwie rzeczy. I co tu mamy w ogóle? Nie wiem, jakiś lisał czy coś. Dobra. Ale mniejsza z tym, zrobimy w ten sposób. I teraz tak. Jeszcze drzwi tutaj bym dostawił na wszelkie wielkie, żeby żadne dziadostwo nam tu nie wlazło. I anulujmy co? Jako tako. Co prawda bloki i inne rzeczy tam spadają, ale... jakoś sobie poradzimy. Nie tu. Tutaj jeden blok dostawić. To można anulować. I teraz dopiero postawimy schody. W tym miejscu. Dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I przy okazji zaprawa. Wiem, że gdzieś się robiło, ale naprawdę ni cholery nie pamiętam gdzie. Tutaj nie, tutaj są... w ogóle cenność plus 5, tak jakby... ale list grzybów można było używać do czegoś. Nie wiem. Szczerze. Ja nie będę się tym teraz przejmował. A tutaj nasi teraz ludy. Wiem, że tego nie możesz wykonać. Chociaż... zaprawa nie była w lepszym kamieniarstwie. A jeśli tak, to teraz tego nie ogarniemy. I... zaprawa była tam. No niestety, musimy w takim wypadku pozwiedzać górę. To znaczy będzie tylko tyle, że tak. Niezależnie od tego, co, gdzie, jak. Sądy będą proszone, żeby poszły tutaj. I dobra. Za dużo tutaj nie widzimy, ale... ile można, tyle niech tutaj wykopią w tym miejscu. Chociaż nie. Kopanie nie będzie miało sensu, i co? Lepiej byłoby tutaj ogarnić to jakoś inaczej. Nie mam pomysłu jak. Dobra, później niech ktoś podejdzie tu. A, nie można podejść, oczywiście, nie skończyli roboty. Typowe dla nich. I to jest tak, arkanistów tu potrzeba, żeby móc święconą wodę zbierać. Więc zobaczmy w ogóle, kto jest najlepszym arkanistą u nas i... w sumie mamy tylko jednego dobrego. No cóż. Może z czasem się to poprawi. Ale póki co, tak. Odkrył coś ciekawego? O. Dobra. Coś tam dalej jest, więc... tak, może jednak warto było tutaj zwiedzać. Nie, jeszcze się okaże, że coś naprawdę cennego tu mamy. I w ogóle. I przy okazji jeszcze tutaj mamy wykowanie ostrzy, co jest ciekawe. Ale jeszcze bym się tak nie przejmował. Wiedza o grotach. Geodezja i... on też pasożyta? Nie wiem, o co chodzi, ale... widać, że będziemy pomału mogli się zajmować produkcją jakiejś zbroi czy czegoś. Fajne. Chociaż najpierw chciałbym może tutaj zdobyć wszystko. To nie jest konieczne. Odkryto złowieszcze tunele. Nie wiem, czym są złowieszcze tunele. A, dobra. Chyba jakiś nowy biom w sumie. Znaczy tego nie jestem w stanie określić. Ale niech tak, a może nie. Tutaj może niekoniecznie trzeba. Tutaj też nie. Ale niech o tak wykopią. I zobaczymy, co tam dalej będzie. Warto jednak spróbować odkrywać to wszystko. Kto wie, może nawet coś fajnego będzie. I właśnie w sumie póki jeszcze pamiętam. Bo teraz jak zerknę na wszystko. Musimy przygotować trochę posiłku, ale skorupa kraba nie mamy. Chyba.
Ja. Więc nie przygotujemy tego. Alg też nie mamy. Nie mamy mąki jeszcze. Czasem może się uda. Mógłbym zrobić melasę z buraków. Więc cyk. Powiedzmy, żeby przerobili buraki na melasę. Siedliszczu, w punku budynku. Siedliszczu. Powiedzmy, niech będzie tak zawsze z 8 sztuk melasy. I co jest? Typu lukcja kucharska. Aaa! Czyli ktoś musi zostać definitywnie kucharzem i poświęcić jedno ze swoich szkilów na to. Wiecie co, chyba teraz zacząłem rozumieć. Jeśli ktoś ma gdzieś zero, znaczy, że nie ma odpowiednich narzędzi, żeby mógł się tym zająć. Okej. To teraz zobaczę, kto jest najlepszym kucharzem. I na bazie tego będziemy musieli zdecydować, kogo odciągamy od zajęć. Kucharz 11. On póki co ma jeszcze standardowe, więc tak. Jesteś dobrym trygarzem i gwarcistą. Oraz przyzwoitą górnikiem. Ciężki wybór. Ale co w innych rzeczach się nie specjalizuje za bardzo. To jest chyba ten nasz nowy. Więc Udulf. Zobaczmy w ogóle tutaj na inne rzeczy. Udulf. To jest słaby w metalurgii. W kopalstwie był przyzwoity, ale i tak słaby już na mój standard. Więc odpada. Więc tak, Udulfowi wymienimy młot prawdopodobnie na okle. Jeśli nie znajdziemy lepszego kucharza, bo tu mamy 11, tutaj mamy kucharza 4, więc ta odpada. 5, więc odpada. Tutaj 3. A ten to w ogóle 4, dobra. Gratulacje, Udulf, zostajesz naszym nowym w sumie kucharzem. Więc zabieramy mu młota. Jak mówiłem, na rzecz czegoś dla... Brakuje mi teraz słów... Dla... Pasza. Tym samym też trzeba będzie... Tak, trzeba będzie przygotować chochle. Nie jest to może najlepsze, ale tak. Nie utrzymuj ilości, jedno takie. I... zakrzywiona rączka, czy... prosto, a zakrzywiona, dajmy mu jakąś tam bardziej wymyślną. I dobra, to się tam tym zajmie. Miejmy nadzieję, że on potem wymieni. No nie oszukujmy się, potrzebujemy jakiegoś porządnego. Brakuje mi słów nadal. Kucharza, tak, kucharza. I w sumie co jeszcze może warto byłoby, zobaczyć, co można u nich kupić. O, żelazo i srebro. Srebro jest strasznie drogie, żelazo nie aż tak bardzo. Jak nam brakuje żelaza, możemy posłać, żeby ktoś wykupił. Tylko jeszcze nie. Tutaj mam żelazo 79. Tutaj, o, mają algi za 50. I bekon dzika za 43, okej. Okay. Mają algi za 52, czy... I bekon dzika za 42. Okej, okay, czyli tutaj kupiłem algi, i co? Tu można wziąć bekon. I teraz tak, tu mamy algi za 52, bekon za 52. I tańsze algi chyba były za 50, więc odpada. Ale czy mamy coś jeszcze innego dobrego? O, tutaj... O. Mam drewno wrzucone na brzeg. Drogie. I raczej odpada. Tutaj możemy bekon za 43 z algi, dobra. Definitywnie w tym miejscu też wykupujemy. A tu... A, mamy to drewno, ale w sumie... Poza tym póki co jeszcze bym niczego nie brał i nasi największy sąsiedzi. Drewno z ceny w miarę przyzwoitą, chociaż nadal wysoką. Mamy też porosty i to tyle. Dobra. Więc trochę nas to wykosztuje, ale weź się wszystkie porosty. Być może przydać. A tutaj chyba gdzieś były bardzo tanie algi. Tak. Bekon. Więc i tani, algi też bierzemy. Po prostu pora się przygotować. Bekon też tutaj, algi w sumie. Trochę się wykosztujemy, ale warto porobić zapasy.
potem nie płakać. Na koniec oczywiście tam jeszcze coś się ogarnie i nikt inny nie sprzedaje żelaza, więc wezmę to żelazo. A, srebro, nie stać, jak mówiłem, więc jeszcze odpuszczę. A, czy jest coś jeszcze przy okazji, co ktoś by chciał kupić za przyzwoitą cenę? Posortujmy od najdroższych i... tutaj nie szczególnie. Tutaj filary, ale też no, nie jest jakaś szczególnie dobra cena, 35 za filar, nie? I pastę z grzybów. Co? Okej, ciekawa cena, ale nie. Filar za 31, nadal niska cena. Bloki za 32. Filar za 32, trzące nawet. Ale najpierw bym zobaczył pozostałe miejsca. O, tutaj miedź strasznie dużo sobie cenią. A że czasem będziemy nią handlować, póki co jednak pas. 31, a tutaj 71. Ogarnięte. Ogarnięte. I do szaszłyka potrzebujemy... I niech zawsze po prostu będzie taki... niech zawsze będzie po prostu tak za 4. Też nie, dobra, wiecie co? Te sztuki. Dobra, trzy sztuki niech zostaną. Bulion z krabów. Też niech zawsze będą te trzy sztuki. No i naleśniki z algów tutaj i tak nie zrobimy, bo nie będzie mąki. Ale co? Najważniejsze, że się udało jakkolwiek. I jak tam idzie? Jeszcze nie skończyli roboty. Ale tak, na spokojnie kasnąłem jakieś sobie pracą. Mamy 32 wiedzy. Więc chyba... nie, 35. Oczywiście. Oczywiście gro. Oczywiście. Jakoś to będzie. Musi być. Nie, ale... wow. Muszę przyznać, ta gra nadal mnie zachwyca. Też jestem świadom, że nie każdy musi być aż taki zadowolony z tego wszystkiego. I patrzę, jak szybko eliminuję te gluty. No, nie jestem żadnym wyzwaniem. Chociaż nadal jest zastanawiające, skąd one się w ogóle biorą. I tak. W sumie zaraz będę musiał też ogarnąć inne rzeczy niż tylko to wszystko. Mieć, tutaj też mieć. Też tak bardzo nie trzeba się tym przejmować jeszcze. Okej, ale tu mam trochę takich rzeczy i w sumie... nie, jeśli jest tutaj coś do wykopania, co... o, niech sobie się tym zajmą. Oczywiście poza blokami. Bloków nie ma po co wykopywać. I tak, dostępność wiedzy nadal bym ją przypominać, ale nie chcę. I w sumie znowu mamy 23 zebraki. Więc może jakiś krasnolud fajny się trafił? Tenista, który już jest z grotołazem. Ale stropny, to jest akurat bardzo fajne. A wypadek przemoszczenie, oj. Nie. Nie, najlepsza jest pod wieloma względami, ale... nie wiem. Dobra, jest naprawdę porządnym złotnikiem, handlarzem, nie tylko. Zobaczmy tutaj, co jest. Rolnik, wielki nohal. No tak, tęczący z ogniem oraz twarde pięść. Nie jest źle. Tutaj żartownisz. No fajne, fajne, zarządza niekoniecznie. Dobra, droga jest, ale jak będzie nas stać, tym weźmiemy. Raczej wydaje mi się, że tak, warto. Nie jest to może najlepsze, ale... no ma po prostu te piękne cechy, typu arkanista wielki, kamieniarz, karawiec, złotnik, handlarz. No. I przy okazji, dobra. Nie będę już się tym przejmował aż tak bardzo. Wyższy poziom górnictwa chyba? Jeszcze tu widzę chyba trochę. Dobra, jakoś to będzie. Dobra. I jak tam z tym wszystkim? Ktoś chyba jeszcze coś będzie dostarczał, więc... lada moment, może coś się uda. A tutaj przekopywanie nieukończone. Oczywiście.
No cóż. Był duży skarbiec. Nawet nie wiem, jak zdobyć. I zamarzny te pustkowie. Niby znaleźliśmy jakieś, ale ja nie jestem pewien. A przy okazji jeszcze, jak tam z tym? Pewnie nikt Twochli nie wziął. Oczywiście, że nikt nie wziął. Chociaż tego w ogóle nie rozumiem. Po prostu tak jakby to zmiana priorytetów im nic nie powodowała. Więc tak, weź po prostu to. I powinno być okej. W razie mamy jeszcze jakieś roboty. Tak, z tego co widzę, nasi krasnoludzi, którzy mają zezwolenie na handel. Czym zajmują? Chociaż nie, bo zezwolenie ma tylko dwójka. Reszta też biega. Jakieś drzewko. Ale niestety wygląda to, że to nic nie zmienia, nadal nie mogę nic robić. Jakaś fajna misja? Nie. Niestety nie. Cóż. I jak tam sytuacja? Chyba ma już kochle. Mimo wszystko... A, odłożył młotek. Zamarznicy Buskowia i źródło płynu. A! Zamarznicy Buskowia to są po prostu jakieś biomy takie lodowe. Warto wiedzieć, ale dobra. Mam wystarczająco już wiedzę o górze, żeby nauczyć się kamieniarstwa. Teraz mógłbym niby maszynerię robić, złotnictwo i inne rzeczy, ale... powiem wam szczerze, naprawdę... Nie wiem, czy to już jeszcze... Szlamonka. Mroczna pszenica. Nie, powiem wam szczerze, jeszcze za wcześnie na to. Weźmy po prostu co się da. Mam całą tą warstwę. Przy okazji oznacza to też tylko tyle, co żeby to musiał stworzyć komuś zestaw do tkactwa. I mamy jeszcze punkty, więc piłowarstwo, szczerze, wziąłby, czemu by nie. I na koniec maszyneria. I maszyneria mogła być ciekawym pomysłem. Ale i tak byśmy musieli jeszcze przekładnie zębatce się nauczyć, żeby móc w ogóle robić maszynerię. Dobra, mniejsza z tym. Złotnictwo może. Jeleni skarbiec by to dało. I mamy ciasto z galaretką, czyli to jest jednak daleka robota. Okej, a tu da nam pierwszy pancerz jakiś. Dobra, niech będzie. Jednak nie teraz się tym przejmujemy. Najpierw zobaczymy kamieniołom pewnych rozmiarów. Kamienny most nowy. Okej, fajne. Rowar. Kamieniołom i teraz jak on będzie. Dobra. To, że postawiłbym go. O, nie mogę. Czysta dziura. Dobra, czyli dziura w ścianie nie pozwala na postawienie kamieniołomu. Utek. Tutaj za co są jakieś nowe biomy. Oj. Dobra, no to trudno się mówi. Postawimy go tutaj. Moje wielkie plancy z tamtego miejsca będą się ukrywać. O, i przy okazji nasza towarzyszka dostała poziom. Jakiś piękny talent ma. To nie jest potrzebne. Kucharz nie szczególnie. Kamieniarz, jak sobie radzi z kamieniarstwem. Fatalnie, więc to też nie jest dobre. Coś, co w ogóle jest dla niej dobre. Rolnik, rolnik. Nie ma bez przyjdzie grabi, ale z rolnictwem sobie jakoś będzie radzić, ale wezmę co. Dobry wybór dla każdego. I musimy 4 dźwigary zrobić. Nie jest to może najlepsze, ale tak. Blacha metalowa i drewno.
Nie wiem, czy mam tyle blach, ale jeśli nie, to się zaraz szybko je ogarnie. Mamy 0. A nie 4 razy 4, to jest 8 blach. No, jakoś się ogarnie. I tak. Chyba zaraz będzie najwyższa pora też stworzyć narzędzia dla naszych dedykowanych kamieniarzy. Jest to może najlepsze. Czuję rękojeści i głowicy tuta. Kto zostanie dedykowanym kamieniarzem w ogóle? Kamienna igła. Jedną taką igłę poproszę później. I tak. Jedno takie, jedno takie. I zmontuj, nie młot. Jestem lama i tyle. Gdzieś tu powinna być opcja. Dłuta. Grabie rolnika, kilogórnika. Jest, dłuto kamieniarza. Tak. No i po wszystkim długo też będzie najwyższa pora tworzyć dzidy. Ale z tym się jeszcze powstrzymam na jakiś czas. I przy okazji muszę zobaczyć, czy ktokolwiek u nas ma preferencje do górnictwa względem kamieniarstwa. Okej, on ma do górnictwa. On ma do kamieniarstwa. Dobra. Tutaj mamy górnictwo, dobrze, dobrze. Tutaj mamy górnictwo, okej, super. A tutaj kamieniarstwo, dobra. Tutaj będziemy mieli dwóch kamieniarzy, reszta będzie miała górnictwo. To jest zrozumiałe, nawet nie będę miał pretensji o to. Moim zdaniem jest to jak najbardziej adekwatne. Więc okej. W sumie może dam razy dwa już wszystko i kamieniarze po prostu sobie wezmę co trzeba. Nie mam drewna. Wydaje mi się, że powinniśmy mieć. Zamówiłem dosyć dużo. No dobra, z drugiej strony mogło się już skończyć. Skąd z naziemią? Najłatwiejszy sposób. Zobaczymy, ile to ma jakiego drewna. Całe wykupujemy. Potrzebujemy po prostu całego drewna, które jest. Drewno wrzucone na brzeg jest strasznie drogie, więc nie. Nie jestem w stanie sobie po prostu na to pozwolić. Całe drewno tutaj. Handel drewnem. Jakieś coś zaliczyliśmy chyba. Chyba, że już to zaliczyłem. Nie wiem. A, i tutaj jeszcze trochę z tego drewna. Czyli jakiś mini quest, którego od razu zaliczyłem. Dobra, jest jeszcze coś, co może warto było kupić? Nie sądzę. Mogliby oczywiście, wiecie, pójść po żelazo, czy tam srebro, ale nie. Już dobra. Dobra, tylko ja szukuję jeszcze jedna sztaba żelaza i będziemy mieli zaliczoną odlewnię. A nie, nie jest to czas. Oczywiście. 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 Niestety to jest mój osobisty błąd. Już tak w ogóle nie przygotowałem. Czemu nie wziąłem pod uwagę raczej, ale spokojnie jakoś sobie poradzimy. Będzie dobrze. Przynajmniej musi być. Jak tam przy okazji z kucharzem? Widać, że szykujemy lasę. I ciekawe, czy po wykrawceniu dostaniemy kolejne, powiedzmy, jedną sztukę czy dwie, bo jeśli jedną, to nie jest aż takie opłacalne. Jeśli dwie, to mamy bardzo dobry teraz interes. Uwaga, i jedną. Czyli z buraka cukrowego, który sam daje 200, dostajemy lasy. To też daje 200. Okej. Nie wiem po co, ale nie będzie. Produkcję grzybków możemy stunować do w sumie dwóch sztuk. Buraki też do dwóch sztuk. I jeszcze tak.
Za 4 sztuki mrocznej pszenicy, którą tu będziemy przebyć na mąkę. Ale to może później w sumie. Chociaż dobra. Zawsze niech po prostu będzie jakaś mąka i tyle. I mąka powinna mieć pierwszeństwo ponad szaszłyki i wszystko i tak dalej. No to niech się pomogę powiedzieć, co musi gotować. Wanie roczne. Okej. Są bez kwatery. O, nie ma kwatery? A no tak, nie przydzieliłem mu, jestem głupi. Dobra, już po problemie. Teraz tylko najgorsza rzecz, będę musiał zaraz ogarnąć sprzedaż. A w ogóle wziął nasz koleżkę już dłuto? Chyba któryś. Nie, dobra, jeszcze dłuta nie wytworzył. Dopiero za chwilę będą dłuta robione. No, to zobaczymy, co z tego wyniknie. Może być coś fajnego. I teraz tak, broń od przebicia. Pamiętam, że to był, dlatego tyle przebyły. Twardość, która ma większą twardość, tutaj 100%, tutaj 75%. Ale z drugiej strony tutaj ma, nie no, wezmę zakrzywioną szczerze. Tutaj ma mniejszą twardość, ale ma dużo większą cenność. Cenność przyspieszała chyba. Tak? I... Dobrze. Dobrze, kamieniarze widzę, że się zorientowali, że dłuto jest dla nich lepsze. Świetnie. Jakoś to idzie. A też nadal może być dosyć powoli. I cek. Jak idzie tutaj z tym odkrywaniem? Czy to klic trzeba, czy jeszcze nie? No. Z przesady. I przecież nie kazałem przestać. Nadal nie mogą tam dojść. Aha. No i trochę niepokojącym są. Ciekawe grozy jakieś. Naprawdę pewnie będę tylko żałował w ogóle do momentu. No nie ma prawa, muszę po prostu. O, bulion z krabu. Mieliśmy gdzieś skorupy? To zaskakujące. O! Kamienny chleb. Fajne. I w sumie możemy już zarządzić leśniki z alg. Niech będą tam też te 3 sztuki. I w sumie czego tu jeszcze brakuje? A, dostarczają na przemian. Jakoś dostarczają na przemian, to niestety muszę jeszcze 3 sztuki dorobić. Materiały. Mamy jeszcze wystarczająco blach. Wygląda na to, że tak, więc nie będę się tym może przejmował, aż tak jakoś się to ogarnie. I co on w ogóle robi? Eksportuje przedmioty do kupienia polowa, co? Chyba coś się zbagowało. Bo powiem szczerze, że tak wygląda, jakby to był jakiś bug. To będzie gdzieś tutaj. Tak, definitywnie jakiś bug. Chociaż dobra, może jeszcze jakieś handle trzeba zrobić, czy coś. I definitywnie sobie coś jeszcze muszę tutaj zrobić, skoro jeszcze nie wiem co. A, no tak. Sprzedawać. Po prostu tak. Definitywnie muszę posprzedawać.
Musimy znaleźć to najlepsze miejsce na sprzedawanie bloków granitowych. Jak znajdziemy kogoś, kto oferuje chociaż te 20 miedziaków, to... 32, dobra, warto zapamiętać. No ale wracając. Chyba 32 miedziaki za bloki. Bierz je. A, dobra, to oni jeszcze transportują tu drewno i inne rzeczy. To może warto byłoby przyspieszyć w takim wypadku. I jak to tam idzie dalej? Ej, przekopali się i... O! To jakieś nowe rzeczy. Dobra. Przekop to miejsce. Pewnie będę tego żałował, ale tak. I możesz pozbierać te materiały, krasnoludzie drogi. Jakoś to będzie i... Jakieś nowe miejsce znaleźliśmy? Czy po prostu nowa misja? A, listwie i belki. Okrotnie. No. Jak będę musiał się narobić, żeby to zacząć, ale zgadzam się. Listwie i belki. Czyli 6 belek. Bloki sami się zrobią. I ile tam potrzebujemy, swoją drogą? 10 bloków, co póki co produkcję do 20 sztuk szybko wzmacniamy. I oczywiście jedyny, który tutaj pracuje, jest górnikiem. A. Kamieniarstwem zajmuje się... To jest dedykacją do górnictwa? Nie, nie. Ty już się tym nie zajmujesz. Mamy tutaj dwójkę specjalistów od tego. Że nawet dłuto mają. Więc co, jak jakby, no... Mhm. To fajna sprawa z tym, że już mało mamy specjalistów od różnych dziedzin. Czy ty, mój drogi Kowalu, jesteś specjalistą od metalurgii? Tak. Więc dobrze. Dobrze. Bardzo nawet dobrze. O, proszę. Znaleźliśmy gdzieś pojedyncze żelazo. Miło to widzieć. I w sumie... Jest coś jeszcze takiego szczególnego, co powinienem zrobić? Geodezja. O! O! Wiedzę o górze możemy robić. Potrzebujemy krasnoludzkich map, to wymaga pergaminu. Pergaminy wymagają skóry. No cóż. A i właśnie przykaz, jeszcze ostatnia kwestia. Zapomniałem przygotować to wcześniej. Udało mi się jeszcze postawić browar, który. Z tego co widzę, jest sporych rozmiarów i się nie zmieści tam, gdzie wszystko. Więc tak. Może nie jest to najlepsze miejsce? Ale skoro i tak tu mam przejście, to czemu by nie? Postawimy tutaj browar. Więc tak, żadnej jaskini chyba to nie otworzy. Mam tylko nadzieję. Nie, otworzy tylko tutaj. Czyli w sumie nic nie zmieni, bo tu już byliśmy. A my nie mają wykopać ten jeden klocek? Nie wiem. A mniejsza z tym. Dobra. Jak ktoś w końcu był i zwiedził? Tak, był i zwiedził, dobra. W takim wypadku nowe polecenie. No i leć. Okej. Okay. Ktoś tu jeszcze znowu jakieś zadanie?
A, dobra, nie, to są tylko te z belkami. Czyli nic takiego wyjątkowego. Jak tam się pracuje? Z tego co widzę, pracuje dosyć szybko. Nie wiem, czy to kwestia jego umiejętności, czy tego, że ma długo to. Czego w ogóle, ale. Ja, definitywnie jest to dosyć dobrze rozmyślane, że w końcu pracują ci, którzy powinni. Okej, mamy problema ze sporego. Nikt nie broni. Więc... budynek nam się zawalił. To jest gluty. No, będę musiał tu już ustawić. Nie wiem, czy to są jakieś priorytety. Jest nie wiem, poszczególnym. No, ale jeśli się da, to musimy ustawić kogoś, kto głównie będzie. A co to jest? Ej, w tym będą wybrać tak jakby czym masz się zajmować chyba. Możliwe. Tutaj co prawda gwardzistów, tylko tego nie widać, więc to jest takie ciekawe sprawa. Jak go tutaj piszą? Jeden za zadań w trakcie pracowania. A, czyli to jeszcze może nie do końca działa. Nie wiem, się zobaczy. Zresztą mniejsza z tym. Ważne, żebyś to ocaliliśmy. Ale tak, fajne, fajne. Przynajmniej są jakieś rozwoje, nowe władze i ciekawe sprawy. Filarów brakuje. Wiadomo, on powinny być, więc nie problem, ale ciekawe, że akurat filarów. Jedyne rzeczy, które teraz nie sprzedajemy. Dwa placki nie wystarczą. I jeden bulion z krabu. Wiecie, tak dla samego nawet... powiedzmy procesu. I... dobra. Mam dalej mało gotówki. Niestety nawet nie wiem, jak teraz za bardzo coś mam zrobić. Na przykład dostępna jest wiedza, tylko czy... ja, niby dostępna, ale nic nie możemy zrobić. Wszędzie gdzieś czegoś brakuje. Były spotkanie towarzyskie. To, znaczy towarzyskie, mała tawerna, te sprawy. Dobra. Handel na znalezienie, nie, bo tutaj jest tylko opcja kupowania. Krasnoludy. Moglibyśmy ją niby wziąć, ale patrzcie. Nie wydaje się być zbyt dobry do czegokolwiek. Właśnie, zapomniałem o co na nim. Ten gościu jest naszym głównym kucharzem i też gwardzistą. Więc tutaj ma coś dla gwardzisty oczywiście. Jest naszym głównym gwardzistą, więc definitywnie dobry pomysł, żeby to wziął. Jak niektórzy inni też, ale mniejsza z tym. To jest tak, ten koleżka jest dobrym górnikiem budowniczym, przeciętnikowanym dobrym metalurgiem. I należy do górników, nie kamieniarzy. Okej. Okay. Warto wiedzieć. Tutaj moglibyśmy podbić gwardzistę, ale nie, to nie jest jego robota. I z tego co widzę, to póki co nie mam z bardzo perka dla niego. Trzeba będzie pomyśleć, co wziąć. Może ostatecznie coś się znajdzie. A póki co nie. Póki co niestety, wybacz, musimy cię pomylić. A i właśnie, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Wybudujmy browar, super pięknie, ale... jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy mieć. Co w niej krawiecka. Tak, co w niej krawiecką postawię po prostu tutaj. Nie jest to najbardziej wyszukane miejsce, ale... ma co narzekać. Postawimy tylko takie kilka bloków. To będziemy tutaj mieć i powinno być pięknie. Ale dobra, wiecie co? Ostatni odcinek był strasznie długi. A jest trochę krótszy, powiedzmy, czym będzie trochę krótszy. Niewiele, ale zawsze coś, więc w tym momencie zakończę. I tak. W następnym odcinku skupmy się dalej na rozwoju i może w końcu zrobiłbym pierwszą włócznię dla naszych gwardzistów. Ja w sumie chciałbym zrobić, ale wiecie, no, zobaczymy jak to będzie. Jakoś tak
niby chcę zrobić, a niby żal mi na to miedź marnować. Preferowałbym dać żelazo albo srebro, mieć jakieś takie porządne, po prostu te włócznie. Ale dobra, na ten moment naprawdę starczy tego, dziękuję wam bardzo. A nie, przepraszam, przepraszam, bym zapomniał. A więc tak, jeśli wam się podobało, to zostawcie tego lajka bardzo was proszę, albo komentarza, czy no nawet subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo wasz odzew i to, że widzę po prostu jakąś aktywność u was, zawsze motywuje do dalszego działania, więc no... To by było już tym razem na tyle. Dziękuję wam bardzo, no i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym epizodzie, więc trzymajcie się i hej, hej!